Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak rząd przeprowadził na Was całkiem udany eksperyment ekonomiczny. Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Dzisiaj chciałbym Wam opowiadać trochę o polityce fiskalnej, czyli o tym, jak państwo kształtuje wydatki i dochody swoje i jakie to ma przełożenie na to, jak gospodarka działa. Czy działa lepiej, czy gorzej, kiedy na przykład wydatki państwa maleją. Jest to temat nie nowy i kontrowersyjny w ujęciu teoretycznym. Przede wszystkim teoria keynesowska wskazuje, że spadek wydatków państwa, zwłaszcza w czasie kryzysu, będzie miał dramatyczne konsekwencje gospodarcze. Będzie wpychał gospodarkę głębiej w recesję. Spadek zamówień rządowych doprowadzi do upadku firm, które będą zwalniać pracowników, którzy z kolei nie będą kupować dóbr, przez co będą malały przychody kolejnych przedsiębiorstw i ta pętla się będzie na gospodarce coraz bardziej zaciskała. Jeśli natomiast państwo wydatki zwiększy, to wtedy zadziałają różne mnożnikowe efekty, które sprawią tak, że te pieniądze państwo wyda, przedsiębiorstwo kogoś zatrudni, ten pójdzie, wyda zarobione pieniądze do kolejnej firmy, która zatrudni kolejnego pracownika i tak dalej. Więc tutaj jakby jest jasny przykaz, że w czasie kryzysu wydatki państwa muszą rosnąć i bez tego generalnie daleko nie zajedziemy. Natomiast istnieje drugie podejście, austriackie. W tym ujęciu, które najpewniej chyba opisał Murray Rothbard, zwłaszcza w wielkim kryzysie w Ameryce, każdy wydatek publiczny to są zasoby wyrwane sektorowi prywatnemu, które mogłyby tam podlegać produktywnej wycenie i być zatrudnione w taki sposób, który będzie najlepiej służył konsumentom. Zamiast tego, jeśli tylko jakiś zasób jest przesunięty do celów państwowych, to produktywność maleje. Dlatego też wedle tej teorii każde cięcie wydatków publicznych będzie zyskiem dla gospodarki i po cięciu wydatków publicznych, na przykład w czasie kryzysu, powinniśmy oczekiwać, że to ożywienie przyjdzie szybciej niż jeśli wydatki państwa są zwiększane. Tak właśnie temu udowodnieniu tej tezy czy zilustrowaniu jej właśnie Rothbard poświęca sporo czasu właśnie w wielkim kryzysie w Ameryce, do lektury którego serdecznie zachęca. Ten spór, oprócz to nie tylko jakby dotyczy wydarzeń bardzo historycznych, ale też oczywiście tych najnowszych. Wśród ekonomistów trwają obecnie debaty natomiast tego, czy tak zwana polityka oszczędności w strefie euro, czyli polityka zmniejszania deficytów finansów publicznych, miała pozytywne czy negatywne skutki dla gospodarki. I wydaje mi się, że kolejną cegiełkę do tej dyskusji dołożył właśnie polski rząd, który zupełnie przypadkowo przeprowadził eksperyment z drastycznym spadkiem wydatków publicznych w czasie recesji. Na czym to polegało? Mianowicie w roku 2020, jak wszyscy wiemy, rząd postanowił walczyć z koronawirusem nowymi wydatkami publicznymi, drukowaniem pieniędzy i zamykaniem różnych sektorów gospodarki. Efektem tego był spadek PKB, wzrost bezrobocia, generalnie spadek aktywności, zwłaszcza w sektorze prywatnym. I to bardzo odbiło się na polskich finansach publicznych. Przed pandemią udział wydatków publicznych w PKB oscylował zwykle około 42%. Natomiast w roku 2020 wzrósł on gwałtownie do 48%. Tak duże zmiany w ciągu roku, no generalnie rzadko się w finansach publicznych zdarzają. To jest naprawdę duża zmiana, jeśli chodzi o to, jak działa państwo i gospodarka. Więc mieliśmy jakby wydatki, które nie przełożyły się mnożnikowo na aktywność gospodarczą. Ta aktywność wyraźnie malała. Natomiast ciekawy jest rok 2021.
Mianowicie wtedy rząd te wydatki publiczne drastycznie ograniczył, ale zrobił to zupełnie przypadkowo. Mianowicie rząd, w przeciwieństwie na przykład do nas, nie przewidział tego, że będziemy mieli do czynienia z podwyższoną inflacją. Nie przewidział także, że rozwój gospodarczy, jeśli tylko znikną obostrzenia pandemiczne, będzie bardzo gwałtowny. I te dwa czynniki spowodowały, że kwoty wydatków publicznych zaplanowane na rok 2021 okazały się relatywnie małe względem tego, jak rosła prywatna część gospodarki. Żeby to ująć inaczej, to wydatki publiczne wzrosły wolniej niż w ogóle inflacja. Mieliśmy do czynienia jakby z bardzo wysokim nominalnym przyrostem produktu krajowego brutto, około 12%, a wydatki publiczne wzrosły bodajże o 3%, mniej niż sama inflacja nawet. I dzięki temu udział wydatków publicznych spadł z tych 48% w tym kiepskim roku 2020 do około 44% w roku 2021. To jakby 2/3 tej dodatkowej stymulacji w czasie koronawirusa zostało wycofane w ciągu jednego roku, co też jak na programy ograniczania deficytów finansów publicznych jest tempem bardzo szybkim. Po kryzysie 2008 roku finanse publiczne wielu państw dochodziły do porządku dużo dłużej. To proces bardzo rozciągnięty w czasie. Tymczasem Polska to swoją politykę fiskalną zaostrzyła wyjątkowo szybko. No i jakie były tego efekty? Czy mieliśmy do czynienia z keynesowskim Armagedonem, czy jednak mieliśmy do czynienia z gospodarczym rajem, jak chcieliby Austriacy? No wydaje się, że zdecydowanie byliśmy bliżej tej drugiej rzeczywistości. Bezrobocie w roku 2021 wyraźnie spadło. Generalnie wzrosły inwestycje prywatne, choć one miały specyficzny przebieg, bo były to głównie inwestycje w zapasy. I generalnie zatrudnienie, aktywność w sektorze prywatnym rosła bardzo szybko. Było widać, że po wycofaniu tych publicznych pieniędzy nie powstaje żadna luka i gospodarka nie zaciska się w recesji jeszcze bardziej, tylko mogą wydatki prywatne jak najbardziej tę lukę uzupełnić. Więc ten właśnie niechcący sposób polski rząd dał trudny orzek do zgryzienia tym wszystkim, którzy uważają, że spadek wydatków publicznych w czasie kryzysu będzie katastrofalny. Jak widać, można te wydatki publiczne ograniczać względem prywatnej części gospodarki i nic strasznego się nie dzieje, więc jeśli ktoś Państwu będzie próbował wmówić, że nie można wydatków publicznych obniżać w czasie kryzysu, to proszę przypomnieć o tym właśnie polskim epizodzie, który można zapisać do chlubnej tradycji ograniczania wydatków publicznych w czasie kryzysu, które mają bardzo pozytywne perturbacje w gospodarce. Jeśli chcecie Państwo przeczytać więcej na ten temat, to polecam swój tekst. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj się znajdzie. W tekście znajdą Państwo nieco więcej szczegółów na temat tego, jak to poluzowanie i zacieśnienie polityki fiskalnej wyglądało. Proszę także pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.